Witajcie! Dzisiaj będzie recenzja klawiatury od Sharkuna, która jest znana i myślę, że przez większość użytkowników naprawdę lubiana, przeze mnie na pewno. Jest to Sharkun Skiller Mech SGK3, ale dzisiaj tę klawiaturę będziemy poznawać od nowa, ponieważ ukazała się nowa jej wersja. Ale wszystkie szczegóły będą w filmie, dokładne ceny klawiatur Sharkuna sprawdzicie sobie klikając w linki w opisie filmu. A tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Sharkun Skiller SGK3. Jest to klawiatura mechaniczna, którą z mojego kanału znacie bardzo dobrze, pomimo że jej recenzja była około 4 lata temu. Tyle mniej więcej czasu ten model już jest na rynku. W tej chwili tą klawiaturę cały czas da się kupić poniżej 300 zł i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych mechaników właśnie w takiej cenie między 250 a 300 zł, ponieważ jest to po prostu solidna klawiatura z metalową bazą, masywna, ładne diody i przełączniki Kale, czyli jedna z najbardziej zaufanych przełączników mechanicznych. No i przez te 4 lata mieliśmy dostępną tylko i wyłącznie tą wersję, która wygląda właśnie tak, a jak ją sobie podłączymy, to wygląda właśnie tak, czyli bardzo przyjemne, dość jasne LEDy. Natomiast Sharkun ma dla nas nowość. Po 4 latach pojawiła się nowinka i moim zdaniem bardzo fajna, ponieważ pojawia się wersja Skillera SGK3 w kolorze białym. Jak wiemy, biały kolor w przypadku klawiatur powoduje, że to światło zupełnie inaczej jest rozpraszane. Same sprzęty w kolorze białym moim zdaniem też są po prostu bardzo ładne. Jeśli macie stanowisko zbudowane w bieli, na przykład białe blaty, klawiatura, myszka, słuchawki czy obudowa, no to to wszystko bardzo ładnie razem wygląda. No i ponownie zastosowano tutaj przełączniki mechaniczne Kale. W tym przypadku ja do testów dostałem czerwone switche. Mamy też podświetlenie i wszystkie te cechy, które kojarzyły nam się z modelem SGK3. Klawiatura jest solidna, ponieważ waży prawie 1,5 kg i wymiary to 446x170x45. Siła nacisku w tym przypadku to 50 g. Są to czerwone przełączniki liniowe, czyli takie, które nie wydają żadnego kliku, ani też nie czuć momentu aktywacji. Aktywacja odbywa się przy wysokości 1,9 mm i mamy 50 milionów klików żywotności, czyli taki standard w przełącznikach mechanicznych, 1,80 m przewodu. Oczywiście próbkowanie 1000 Hz, bardzo dobry anti-ghosting, który zobaczycie dzisiaj, to w sumie będzie przypomnienie testów tej pierwotnej wersji. Widzieliście pudełko, a teraz czas na samą klawiaturę. I wygląda ona właśnie tak. Mamy logo Sharkuna, ponownie metalową bazę pomalowaną na biało. Mamy przewód w kolorze białym z paseczkiem do spięcia nadmiaru. Mamy wtyk USB, który też jest w kolorze białym. Profil klawiatury jest dokładnie taki sam, czyli mamy delikatnie wygiętą w dół podpórkę pod nadgarstki. Klawiatura idzie troszkę do góry, mamy taki element i właśnie takie ergonomiczne ułożenie tych rzędów klawiszy. Natomiast od spodu mamy czarny kolor, mamy jednostopniowe gumowane podwyższenia i dwie gumki tutaj i tutaj. Przewód jest na stałe. Zobaczcie sobie, jest logo Sharkuna. Czcionka taka dość standardowa, nie jakaś fantazyjna. I mamy układ US, czyli dwa długie shifty, długi backspace, ale za to mały enter. Czyli dokładnie to samo, co w podstawowej wersji w kolorze czarnym. Mamy też klawisze multimedialne. Player multimediów, ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku, stop do tyłu, play, pauza do przodu, klient poczty, strona domowa, kalkulator i wyszukiwarka. Mamy także klawisze do zarządzania funkcjami LEDów, jasność, kierunek, prędkość efektu. Mamy także funkcję zamiany strzałek na WASD. Mamy tutaj też ręczne ustawienie LEDów, blokadę Windowsa. No i mamy standardowe, wysokie nakładki dobrej jakości. Powiem Wam tak, wersji na puddingach nie ma, może jeszcze nie ma, nie wiem czy jest w planach, natomiast tutaj jak najbardziej puddingi możecie sobie zastosować, czy jakieś z polskiej dystrybucji, czy jakieś z AliExpressu, jak tam chcecie. To są standardowe nakładki Cherry MX i pasują też do Kale, do Outemu i do innych zamienników, więc spokojnie można sobie takie nakładki kupić i założyć. Tak wygląda sam przełącznik. I mamy też plastikowe stabilizatory, pod spodem zielone PCB. Ale w tej białej wersji dostajemy jeszcze jedną fajną rzecz. To jest keycap puller, czyli narzędzie do zdejmowania nakładek, które jest w zestawie z tą klawiaturą. Po prostu chwytamy sobie tym nakładkę, pociągamy i w prosty sposób ją zdejmujemy. To przydaje się oczywiście chociażby do tuningu jakimiś puddingami. Natomiast to jest element zestawu, który dostajecie do tej klawiatury w wersji białej. Są to po prostu niebieskie nakładki typu PBT, czyli takie bardzo dobrej jakości. Ten zestaw, z tego co wiem, też można kupić jako osobny produkt, ale właśnie Sharkun dodaje do tej klawiatury w wersji białej. Tak wyglądają same klawisze. Nakładki są bardzo dobrej jakości. Są takie troszeczkę bardziej chropowate niż te podstawowe, bo te podstawowe są gładziutkie. Czuć tylko te nadruki jak już. A tutaj mamy tak właśnie bardziej szorstko. Teraz wymieńmy sobie chociażby to V. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Zakładamy V. Trzeba dobrze docisnąć, żeby nie wystawał ponad inne klawisze.
możemy sobie tutaj część klawiszy zrobić w kolorze niebieskim. Pewnie zastanawiacie się, jak to wygląda, jak się ta klawiatura zaświeci, jak te LEDy ożyją, więc sprawdźmy. Mamy też trochę inny rodzaj tego paska, ponieważ tutaj mamy taki gumowy. W tej starej wersji z Killera mamy paseczek materiałowy z rzepem, więc tutaj jest taka drobna różnica. Przewód oczywiście w oplocie, dość elastyczny, niezbyt gruby, tak więc też nie ma problemu z porządkowaniem tego przewodu. Podłączamy i jak widzicie, wygląda to naprawdę fajnie. No i w tej chwili macie dość dobre porównanie. Zupełna ciemność, klawiatura biała. Oczywiście jest tutaj maksymalna jasność ustawiona. Tak to wygląda w ciemnym pomieszczeniu. A tak w tym samym świetle prezentuje się klawiatura w kolorze czarnym. No, podświetlenie jest takie dużo bardziej mroczne. Nasycenie kolorów jest również bardzo dobre, ale nakładki w kolorze czarnym oraz też obudowa w kolorze czarnym robią swoje i część tego światła po prostu ginie. To światło jest takie bardziej miejscowe. Odbija się troszeczkę tutaj na tym załamaniu, więc myślę, że to załamanie na klawiaturze jest tu specjalnie zrobione, żeby właśnie tak troszkę odbijało te diody. I ponownie biała wersja, tutaj praktycznie cała klawiatura świeci. Dużo mocniej te diody się odbijają od tych elementów, nie tylko od tego załamania, ale też od całej powierzchni w kolorze białym. Tak więc wygląda to naprawdę fajnie, też dołem tego światła sporo prześwituje. Też ten blask zalewa praktycznie tutaj całe stanowisko. No i tutaj też trochę dołem to przebija, ale nie aż tak, nie ma porównania. Ja Wam jeszcze je zamienię miejscami, żeby nie było, że ta z przodu świeci mocniej, bo jest z przodu. No teraz się zamieniły, nadal ta wersja jest dość ciemna. Zobaczcie sobie, klawiatura na pierwszym planie nadal jest dość ciemna, a ta z tyłu, no, światełko jest po prostu wszędzie. Tak więc no, to jest taka cecha, za którą lubię właśnie te sprzęty w białej kolorystyce. Jest zupełnie inaczej ten kolor rozpraszany, jeśli lubicie, żeby stanowisko gracza było takie właśnie jaskrawe, bardzo jasne, żeby te kolory miały duży poziom nasycenia, no to taka wersja jest idealna. No i oczywiście możemy sobie zmieniać kierunki niektórych efektów, zarządzać jasnością, przyspieszać lub spowalniać, a także można sobie, używając klawisza RGB, zmieniać kolorystykę albo na pojedyncze kolory, tak w przypadku tej fali, albo przeklikamy w końcu z powrotem do RGB. To jest tylko jeden z efektów. Resztę pokażę Wam za chwilę w sekcji software'owej. Sprawdzimy też anti-ghosting, chociaż tutaj w tym temacie myślę, że nic się nie zmieniło. No i po włączeniu oświetlenia troszeczkę bardziej wyrazista wydaje się ta klawiatura w kolorze czarnym, ale jak znowu jest ciemno na stanowisku gracza, to ta w kolorze białym robi wielkie wow. No i przed nami ta piękna klawiatura. W testach użyjemy też gryzonia od Sharkuna, który powiem Wam, że całkiem dobrze mi przypadł do gustu. Jakbyście przy okazji szukali myszki bezprzewodowej, to już nie jest żadna nowość, chyba z 2-3 lata temu to testowałem. Też jakby co, jest recenzja na kanale. Myszka nazywa się Sharkun Skiller SGM3. Nie jest w jakiejś zaporowej cenie, więc jeśli szukacie nie za drogiej bezprzewodówki, ale dobrej też do grania, to mogę spokojnie polecić, bo ja jestem, tak jak mówię, zadowolony z tej myszki. No i sprawdźmy sobie anti-ghosting tej klawiatury. Reakcja jest bardzo szybka i możemy wcisnąć nawet wiele klawiszy jednocześnie. Tak więc dynamicznie i bez ograniczeń praktycznie, czyli tak jak powinno być w dobrym mechaniku. No i software taki dość prosty, mamy próbkowanie od 125 do 1000 Hz. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Szybsza reakcja klawiatury, mamy trzy profile osobne, gdzie możemy sobie ustawić i inne LEDy, i na przykład inne funkcje tutaj ukryte pod klawiszami, na przykład jakieś makro możemy wbić, czy komendy multimedialne. Do nagrywania makro jest osobna sekcja. No i mamy zakładkę Light, gdzie możemy dość fajnie konfigurować sobie efekty. Pierwszy efekt, jaki mamy w tej chwili pokazany, to Wave, ale pojedziemy od początku. Color Change, do wyboru mamy prędkość i jasność. Prędkość zwiększymy sobie. Mamy co prawda przycisk Apply, ale ta klawiatura działa w locie, zapisuje wszystko w locie, więc fajne. To jest takie płynne przenikanie się kolorów. Następnie mamy Pulsating, gdzie to jest takie oddychanie, może być albo RGB, albo jakiś wybrany przez nas kolor, na przykład taki Permanent. Czyli po prostu stały kolor, ale bardzo fajnie tutaj wskakuje, zobaczcie. Tak się rozprzestrzenia. To jest taki tylko początkowy efekt, ale mamy po prostu stałe jednokolorowe LEDy. Albo stałe wielokolorowe, jeśli zaznaczymy sobie RGB. Też fajne. Tryb Explosion, może być RGB, albo może być pojedynczy kolor. I to jest właśnie taka eksplozja. Trigger, czyli jednoklawiszowe, reaktywne. Gamma Ray Burst, czyli liniowe, reaktywne. O, nazwy czasem bywają na te efekty
dość fantazyjne. Tide to jest coś takiego, przy wysokiej prędkości może nie szczególnie to wygląda. Ball Lightning to jest taka eksplozja. Matrix. A cóż tutaj więcej mówić, to ten efekt się prosi, żeby zrobić tego prawdziwego Matrixa. O, czyli coś takiego i wtedy, no myślę, że już jest lepiej. Wave widzieliśmy, fajna fala, albo RGB, albo w jednym kolorze. Drift. To jest coś w tym stylu. Inna wersja RGB, taka spokojniejsza, jak sobie to spowolnimy. No to wygląda naprawdę ok. Swirl. To jest takie kręcące się RGB. Też wygląda to całkiem ok. Cosmic. Czyli coś w tym stylu. Następnie jest efekt chaos. Czyli tak randomowo to podświetlenie się tutaj włącza. Color gradient. Czyli takie RGB, też całkiem przyjemne. Też jakby ta płynna podmiana kolorów, ale działa to tutaj liniowo. Efekt ricochet. Czyli coś takiego, co się odbija od jednej strony i leci w drugą. Efekt ripple to jest coś takiego. Takie RGB rozchodzące się od środka klawiatury na boki. Też bardzo fajny efekt. Możemy tutaj ustawić sobie albo na zewnątrz, albo żeby to się schodziło do środka. Tak więc też są dwie opcje fajne. I ostatnie to jest Customize, gdzie możemy sobie sami tutaj szybko konfigurować tą klawiaturę. Na przykład robimy sobie base color na żółty i na żółtym sobie już wybieramy inne kolory. Klikamy sobie na przykład tutaj. Weźmiemy sobie spację na przykład i caps lock taki. Zobaczcie, klik, klik, klik. Zapisuje się i od razu to mamy. Oczywiście możemy mieć ten base color. Może być to też białe podświetlenie. Wtedy mamy fajną, jasną bazę. Dużo światła na klawiaturze. Zostawimy czarne, co jest po prostu ciemno. I mogą być też kolory pośrednie, czy na przykład jakieś takie szarości. Też wygląda to całkiem ok. I mamy też tutaj wymazywacz, czyli możemy szybko to, co zaznaczyliśmy, to sobie odznaczyć. No i mamy kilka skrótów. FPS, MOBA, MMO i RTS. Tego FPS-a akurat tutaj troszkę już stuningowałem, ale mamy też, zobaczcie, customize od 1 do 6, więc też jest to ok. No dobrze, podsumowanie raczej nie będzie długie, bo co my tutaj mamy? Stary, dobry Sharkoon Skiller Mech SGK3. W nowej wersji kolorystycznej bardzo ładnie świecące diody. W kartoniku znajdziemy także dodatkowy zestaw nakładek na klawisze typu PBT, więc myślę, że jest to bardzo fajny bonus i jeśli ta klawiatura faktycznie będzie sprzedawana w cenie tego pierwotnego Skillera SGK3, no to myślę, że będzie to naprawdę dobry deal, ponieważ jak pamiętacie, czarną wersję kolorystyczną da się kupić w okolicach 250-260 zł, więc jest to klawiatura średniopółkowa, nie jakiś super tani mechanik, też nie najdroższy, bo mamy klawiatury mechaniczne po 400-500-600 zł, ale w tej cenie myślę, że jest to sprzęt wart każdej wydanej złotówki. Ja ten model chwaliłem wiele razy i przy swoim obstaję jest to nadal jedna z moich ulubionych klawiatur mechanicznych, właśnie takich średniopółkowych, pomimo że klawiatur mechanicznych testowałem kilkaset, no to jakieś tam swoje ulubione typy zawsze mam. Więc pamiętajcie, że aktualne ceny sprzętów Sharkoona są w opisie filmu, a jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, chcielibyście wesprzeć mój kanał, to najlepszym sposobem będzie kliknięcie przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Otrzymacie wtedy powiadomienia o nowych filmach, a na kanale filmów prawie 2,5 tysiąca i ciągle się ta ilość powiększa, więc obiecuję dużo fajnych nowości. A dla moich stałych widzów podziękowania za to, że jesteście. Bardzo to doceniam, że oglądacie regularnie moje filmy. No i na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się.